Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ponieważ będę mówić bardzo dużo o ciele, to chciałabym zacząć od tego, że jestem bardzo zdenerwowana i przed rozpoczęciem tego wystąpienia zapytałam mojej koleżanki, która tutaj jest, Hanny Raszewskiej, kursy, co zrobić z takim zdenerwowaniem, bo nagle straciłam wszelką pamięć o moich somatycznych umiejętnościach. I chciałabym Państwa zaprosić do tego, jeżeli chcecie oczywiście, ja po prostu to zrobię, czyli takie opukanie swojej klatki piersiowej. I rozluźnienie szczęki. Jak trochę jakbyśmy jedli coś bardzo pysznego. Tak, bardzo coś pysznego. Dobrze. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, zacznę od tego, że bardzo rezonuje ze mną to, co przed chwilą usłyszałam i także będę nawiązywać do wątków związanych z autorstwem w swojej pracy twórczej, ponieważ także pracuję metodami kolektywnymi i jest to dla mnie ważne i przede wszystkim to, co jest ważne, to to, żeby rozwijać takie metody, które służą transparentności, które służą poczuciu sprawczości, które służą temu, że każda osoba, która współtworzy dany spektakl, dany performance, czuje, że została, że cały jej wkład został zauważony i nazwany. Zacznę od tego też, że wierzę, że choreografia ma narzędzia do zmiany społecznej, której celem jest stworzenie bardziej empatycznego, równościowego i solidarnego społeczeństwa złożonego z ludzi, którzy wiedzą, że posiadają ciała, stąd to przypomnienie sobie, i je czują. Jestem zdania, że większość osób nie wie, że ma ciało albo dowiaduje się o tym dopiero, jak je ono boli. Dla mnie jako dla artystki podstawowym narzędziem choreograficznym, które przyczynia się do tej zmiany, jest umiejętność pracy procesualnej, w której to ciało ma szansę wreszcie wybrzmieć i wreszcie zająć pierwsze miejsce. Polityczną siłę procesu poznałam pierwszy raz, gdy należałam do kolektywów anarchistyczno-feministycznych, w których uczyłam się o niehierarchiczności, o konsensualnym podejmowaniu decyzji, które trwa, bardzo długo trwa, i to dobrze. I także o konsencie. To także pierwszy raz, kiedy poczułam, jak bardzo jest to trudne i frustrujące, jak bardzo dużo zajmuje czasu i że to właśnie czas jest tutaj kluczowy. I że w tym wszystkim jest to także bardzo wspaniałe. Następnie odnalazłam te same wątki w edukacji choreografii eksperymentalnej i postanowiłam je rozwijać we własnej praktyce artystycznej. W opowiadaniu o swoim procesualnym sposobie pracy chciałabym zwrócić uwagę na trzy ważne dla mnie pojęcia. Przyjemności, niewiadomej i ryzyka, które omówię na przykładach wybranych prac. I tutaj jeszcze dopowiem tyle, że na slajdzie widzą Państwo choreograficzny score. Zawsze rysuję choreograficzne score, czyli partytury choreograficzne. Nigdy nie mam jednego przygotowanego, tylko powstają one i się zmieniają. To jest tego graficzna ilustracja. I score jest rozumiany dla mnie jako rodzaj śladu, śladu przyjemności, jako rodzaj własnego języka, własnego sekretu, archiwum stanów, podniec i ciał, wskazówek, gdzie i jak znaleźć przyjemność, rozumiem go jako rodzaj drzwi, jako rodzaj progu, jako rodzaj przepisu na eliksir, który ktoś może odtworzyć. Chciałabym zacząć od pracy, która nosi tytuł Lesbians are touching mohair berets, lesbijki dotykają meheru. Jest ona próbą opowiedzenia o ambiwalencji życia w Polsce z perspektywy polsko-żydowskiej lesbijki. To nie jest tylko o tym, ale musiałam coś znaleźć, jakąś esencję. Było to trudne i właśnie to wybrałam. Wybrałam Lesbians are touching mohair berets jako pierwsze, ponieważ najdłużej nad nimi pracowałam, więc ten proces był najdłuższy. I najlepiej na ich podstawie rozpocząć rozważania od tego, jaką rolę dla mnie pełni niewiadoma, która jest dla mnie sercem każdego procesu.
Pracę nad lesbijkami dotykającymi moheru rozpoczęłam jeszcze w szkole w London School of Contemporary Dance w ramach zajęć z Katie Coe, a ostatnią rzecz z nimi związaną zrobiłam w zeszłym roku. I praca ta przybrała dwie formy. Z jednej strony 25-minutowego performance'u stworzonego dla przestrzeni galeryjnych, który był pokazywany na festiwalach queerowych w Irlandii i Francji. To jest ta jedna forma, a druga forma, którą stworzyłam niedawno i w której starałam się przetłumaczyć te różne skomplikowane wątki na język filmu, to 3-minutowe wideo zrobione na zamówienie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pod tym samym tytułem, z czego jestem dumna. Przy okazji tworzenia tej pracy nauczyłam się przede wszystkim tego, jak pracować z pojęciem nie wiem, jak pracować z płodnością stanu nie wiem. Niewiadoma najpierw wymagała oswojenia cielesnego bycia w dyskomforcie, odpuszczenia kontroli, które doprowadziło do znalezienia przyjemności płynącej ze swobodnego podążania za swoją ciekawością. I ten stan staram się kultywować w każdej pracy. Ramy dla tego procesu na początku, czyli tego czasu, czasu researchu, kiedy się przygląda niewiadomej, wyznaczała powtarzalna, mająca jasne struktury, ale zarazem otwarta na przekształcenia praktyka cielesna, która polegała między innymi na tworzeniu w ciszy kompozycji z bliskich mi przedmiotów na kwadracie stworzonym z taśmy klejącej przyczepionej do podłogi baletowej. Polegała także na notowaniu swoich odczuć i skojarzeń, afektów, na wspólnych, regularnych sesjach feedbackowych z innymi osobami prowadzonych metodą DAS, mającą na celu wzmocnienie przede wszystkim twórczyni, a nie zaspokojeniu wydawania opinii. Materiał zaczął pęcznieć, znaczenia zaczęły się nabudowywać, zaczęłam choreografować. I teraz to, co ważne, to to, że moment upublicznienia pracy był zaplanowany w logice dzielenia się praktyką, a nie zafiksowanym gotowym dziełem. Praktyką, która ewoluowała i doprowadziła do pewnej choreografii, do pewnej kompozycji, ale cały czas ta kompozycja była nastawiona na to, że może się jakoś minimalnie zmienić, może być podatną na to, co daje mi kontakt z publicznością, na to, co akurat przynosi mi moje ciało. I ten rodzaj podejścia do tego momentu dzielenia się pracą jest mi bliski. Czyli myślę o pracy nie jako o czymś zafiksowanym, tylko o oddychającym ciele. Jest to oddychająca, zmieniająca się istota. Dlatego być może też ma się do niej później większy szacunek i to też zdejmuje bardzo dużo ciśnienia, jak się w ten sposób myśli o pracy. Tutaj jeszcze z moherowych beretów zdjęcie, bo także była to w performance choreograficzny, było wkomponowane wideo, które stworzyłam. Następną pracą, o której chciałabym opowiedzieć, jest spektakl Be Fruitful and Multiply, czyli satyryczna oda do foliówki. Był to spektakl, który także zaczęłam tworzyć w szkole i który stworzyłam razem z innymi 4 tancerkami, ale moim zadaniem było bycie choreografką. Ale mnie od początku interesowało to, w jaki sposób mogę to tworzyć wspólnotowo, przy czym wiedziałam, że od początku muszą się odbyć rozmowy właśnie o tych różnych często przeźroczystych, nierozpoznanych strukturach władzy, nienazwanych, o tym wszystkim, o czym była mowa przed chwilą, żeby każdy wiedział, jaka jest jego funkcja, ale też miał miejsce na to, żeby wypowiedzieć swoje wątpliwości, podzielić się swoimi granicami, ale przede wszystkim takie danie sobie czasu na rozmowy, które z jednej strony dotyczą procesu i spektaklu, ale z drugiej strony są po prostu rozpakowywaniem tego, co uczy nas tradycyjnie taniec, który jest bardzo hierarchiczny, czy teatr, uważam za bardzo, bardzo ważne i są one też sercem mojej praktyki. Uważam to za pewnego rodzaju też praktykę aktywistyczną. Ale wracając do satyrycznej ody do foliówki.
Tę pracę także zaczęłam od zainteresowania obiektem. Zresztą praca z obiektem jest powtarzalnym motywem prawie we wszystkich moich spektaklach i performansach. Tym razem jednak wiedziałam, że interesują mnie konkretne rzeczy. Nonszalancja, obietnica nieśmiertelności i ohyda torebek plastikowych. Tak jak powiedziałam, był to mój choreograficzny dyplom i zaprosiłam do niego cztery tancerki: Shampoo Young, Lucy Palazzo, Lyle Williams i Katie Pook. Chciałam przede wszystkim pracować kolektywnie, tak jak powiedziałam przed chwilą, dlatego zależało mi na stworzeniu okoliczności procesu, w których zaproszone osoby będą czuły się bezpiecznie i twórczo z pracą z niewiadomą. Na początku fazy researchu najważniejszą rolę pełniło tworzenie w miarę powtarzalnej struktury prób i moim zadaniem było to, żeby stworzyć tą strukturę, żeby ona była przeźroczysta i żeby ona była jasna i wiadoma dla innych tancerek. Dzięki temu one też mogły, jakby nie były zaskoczone i miały też wpływ na to, co na następnych próbach będzie się działo. Mogły proponować kolejne klocuszki i to w ten sposób się przekształcało. Też co ważne, oczywiście one zostały wymienione w kredytach i także zostało wymienione to, że stworzyły swój własny język ruchowy, słownik ruchowy, na podstawie którego ja proponowałam skory, partytury choreograficzne, które razem omawiałyśmy i z których razem wybierałyśmy. Co było jasne od początku, ostateczny wybór należał do mnie, ale było to wcześniej, jakby składało się to, może nie tyle, że ostateczny wybór należał do mnie, ile moim zadaniem było montowanie pewnych rzeczy i konsultowanie ich i facylitacja jakoś tego procesu. Ale ja też uczyłam się wtedy, jak wybierać, jak tworzyć choreografię, więc dlatego powiedziałam o tej ostatecznej decyzji, ale ważne było dla mnie też to, żeby uczyć się tworzyć właśnie w taki sposób, gdzie jak najbardziej wspólnotowy i niehierarchiczny, gdzie cały czas te negocjacje są jawne i są wypowiedziane i są przeprowadzane regularnie w formie na próbach w formie kręgów, gdzie każdy nie tyle ma też moment do podzielenia się własnymi pomysłami, ale także jest za każdym razem czas do takiej ewaluacji, jakie są moje potrzeby z ciała, jakie są moje granice, gdzie czuję, że chciałabym być więcej. I myślę, że ta praktyka pewnej powtarzalności jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Ponadto to, co było też sercem tego procesu i wszystkich innych, które przeprowadzałam, to były ćwiczenia somatyczne, które miały za zadanie zaopiekować się układem nerwowym, stworzyć rodzaj bezpieczeństwa, miejsca, gdzie ciało może odetchnąć, ale też poczuć przyjemność płynącą z dotyku. I uważam, że te wszystkie rozmowy o hierarchiach i tak dalej, one są bardzo ważne, ale bez tego komponentu somatycznego, cielesnego, bez tego komponentu, gdzie pracujemy z tym, co niewypowiedziane, z tymi różnymi subtelnościami, które mogą się ujawnić tylko poprzez pracę somatyczną, tak naprawdę ten proces jest niepełny. Chciałam jeszcze tylko wspomnieć, że w dalszych moich pracach bardzo ważna była praca z archiwum i razem z Lucy Palazzo, z którą pracowałam przy Be Fruitful and Multiply, która tutaj ma czerwoną torebkę na głowie, stworzyłam także pracę Tanz 23-24, której bazą był program teatralny z 1923 roku Wieczorku Tanecznego tworzonego przez Henrysza Tannhoffmana. I my stworzyłyśmy na takich zasadach, obie byłyśmy choreografkami, obie byłyśmy performerkami. To jest właśnie ta broszurka znaleziona w archiwum. Spektakl, którego bazą była improwizacja tworzona w czasie rzeczywistym. I znowu uważam, że ta współpraca
która bardzo dobrze wyszła i gdzie były miejsca na konflikty, na dogadanie, też na dogadanie się, ale i na takie prawdziwe współuczestnictwo była możliwa dlatego, że wcześniej miałyśmy doświadczenie bardzo różnych, ale długotrwałych procesów twórczych, gdzie ta praca z niewiadomą, ale też z ćwiczeniami somatycznymi nas oswoiła z tym, byliśmy w stanie dużo łatwiej, dużo szybciej podejmować ryzyko i czerpać ogromną przyjemność z bycia na scenie i z improwizowania, bo po prostu wcześniej był ten czas, żeby ciało się też tego nauczyło. Tutaj przejdę szybko. To też my. I na koniec chciałabym powiedzieć o ostatniej inicjatywie. Nie wiem, czy zdążę opowiedzieć o całej, ale jest ona bardzo dla mnie ważna, ponieważ jest bardzo istotnym, bardzo istotnie rozwija wątki dla mnie ważne. Jest to inicjatywa, która się nazywa Queerowa Akademia Ruchu i polega na cotygodniowych spotkaniach piątkowych, gdzie każda osoba, osoby są ze świata sztuki, ale nie tylko, może zaproponować jakąś praktykę cielesną w oparciu o to, jak się dzisiaj czuje. Następnie kolektywnie te praktyki jest wybierane to, co dzisiaj najbardziej nam pasuje, co dzisiaj najbardziej w ciągu tych 2 godzin chcemy praktykować. I przez 6 miesięcy tego doświadczenia udało się nam zbudować bardzo silną i wyjątkową wspólnotę, z której wyłoniła się moja ostatnia współpraca z Jagną Nawrocką i Pauliną Woźniczką, gdzie także znowu, gdzie przede wszystkim przyglądałyśmy się kwestii, jak tytuł, Kocioł z kości, to był tytuł i znowu, nasza metoda pracy była taka, że każda przygotowywała praktyki ruchowe, somatyczne na temat kości, oddechu i pleców. Ten performance był pokazywany w ramach wydarzenia Baby i Dziady Jesienne. I na podstawie tych praktyk powstawał specyficzny język ruchowy i każda z nas miała szansę wypróbować, także ponosić różne porażki, jaki skor na podstawie tego, jaki język powstał, nabudował się, można zaproponować. I wspólnie podejmowałyśmy decyzje i myślę, że to się bardzo udawało, dlatego że bardzo w przeźroczysty sposób były planowane próby, był czas na wątpliwości, dokładnie wiedziałyśmy, ile co ma trwać, był czas na pracę z tym, ze zmęczeniem, z frustracją. I to, co ważne, podczas tej pracy postanowiłyśmy, i to jest coś nowego w mojej praktyce, właśnie ujawnić, wpleść do performance'u prowadzenie praktyki jako część choreografii, ponieważ ona sama w sobie jest prowadzenie praktyki na temat tego, praktyki, która się na przykład nazywa pistacjowe tornado, jest szalenie performatywne i także włączające dla publiczności, więc to było to odsłonięcie kośćca też z takiej formalnej strony. Ale ponieważ to wydarzenie było organizowane w takim geście sprzeciwu wobec patriarchalnych instytucji, my zostałyśmy do niego zaproszone, ale niestety sami organizatorzy, organizatorki zachowały się w sposób patriarchalny, co jest bardzo częste i co też nawiązuje do Wengajt i tego, że, no dobrze, już nie będę wchodzić w szczegóły, to zdecydowałyśmy się i znowu mogłyśmy to zrobić i mogłyśmy podjąć ryzyko dzięki najpierw stworzonemu poczuciu bezpieczeństwa w ramach tych praktyk somatycznych i wspólnego słuchania się, zdecydowałyśmy się odsłonić kolejny kościec, kolejną kość i wpleść do performance'u spontaniczne zdania o tym, może nie zdania, ale takie utopijne fantazje, co by było, gdyby tancerki, artystki, choreografki były opłacane, gdyby kuratorzy odpowiadali na ich maile, czyli wszystko to, co nam się nie przydarzyło. Czy zostaliśmy opłacone, ale tam też był problem, nieważne. Co by było, gdybyśmy były dopuszczone do Sejmu i mogły
także za pomocą właśnie praktyk somatycznych zmieniać podejście do ciała, co było, gdybyś miał ubezpieczenie społeczne, gdybyś miał emeryturę. No wyobraźmy to sobie, więc tańczyłyśmy i mówiłyśmy to. Było to zupełnie spontaniczne, było to, ale znowu uważam, że mogło to się zadziać, dlatego że miałyśmy do siebie zaufanie i odwagę, co nie zmienia faktu, że później też pojawiły, wiem, że już muszę kończyć, pojawiły się różne znaczy nie tyle problemy, ile że to też takie improwizowanie na bieżąco sprawia, że się podejmuje pewne ryzyko, którego nie można skonsultować z innymi. Chociażby nie wiem, jak by się chciało być empatyczną i wrażliwą. I na przykład mnie bardzo poniosło to utopijne fantazjowanie o tym, co by było gdyby podczas tańca. I przez to za to wyprowadziło trochę z równowagi moje współtowarzyszki, bo nie byłyśmy na to umówione. Ale z drugiej strony zakładałyśmy, że ta cała kompozycja jest jakoś porowata. No ale znowu te negocjacje, jakby że zawsze to jest związane z pewnym konfliktem. Na szczęście później miałyśmy narzędzia do tego, by to obgadać, by przyjrzeć się temu jakby bez takich egotycznych podróży. I w efekcie byłyśmy z siebie bardzo dumne i myślę, że się przyczyniłyśmy do jakiejś mikrozmiany społecznej. Także wiem, że muszę już kończyć i na koniec chcę tylko przeczytać ten przepis na eliksir, na skor, który wymyśliłam podczas Queerowej Akademii Ruchu. Eliksir na puszczalskie fale. Znajdź życzliwe ci osoby i ogród z życzliwą trawą, taką, po której możesz i chcesz biegać na boso, bo ta kategoria możesz, ale i chcesz, robisz coś w zgodzie ze sobą, jest dla mnie bardzo ważna. Wybierzcie miejsce pod drzewem i wspólnie je ozdóbcie, nie śpieszcie się. Patrzcie sobie w oczy i skupcie się na tym, czego dotykacie. Dotyk też jest bardzo ważny w mojej pracy. Dotyk i przyjemność. Bądźcie jak zwierzęta, które odkryły nową kryjówkę. Naszykujcie coś pysznego do zjedzenia potem. Usiądźcie w kręgu i po kolei powiedzcie, jaką macie intencję. Jak się dzisiaj czujecie? Słowo, marzenie na ten dzień. Słuchajcie się z miękkością, delikatnością i uważnością. Wybierzcie się na polanę i dobierzcie się w trójki. Jedna osoba zamyka oczy i oddaje dwóm pozostałym obie ręce. Dwie osoby, które mają otwarte oczy, zaczynają delikatnie biec, a potem coraz szybciej i szybciej, cały czas uważając na osobę z zamkniętymi oczami. Powtarzając bieg, powtarzajcie bieg parę razy w różnych kierunkach i natężeniu. Osoba z zamkniętymi oczami niech się zatrzyma, a następnie puszcza w ramiona osób opiekujących się nią. Do tyłu, do przodu, do boku, niech będzie odważna. Zmiana, w ciszy. Wróćcie wszystkie do kryjówki i narysujcie to, co się wydarzyło, cokolwiek to znaczy. Pokażcie sobie rysunki i nakarmcie się wzajemnie.